Dzisiaj zaprezentuję Wam najciekawsze promocje na pralki. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego nie ma tutaj Alexa. No, powód jest prozaiczny. Rozchorowałem się, w związku z tym wideo postanowiłem nagrać osobno, ale nadal mam dla Was ciekawe sprzęty i wystarczająco dużo energii, żeby opowiedzieć o pralkach z dość dużym załadunkiem. Jedna ma tylko taki mniejszy. No i o urządzeniach, które można przede wszystkim dostać taniej, czy to będziemy kupować je na promocji, czy na promocji ratalnej. Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od najtańszej propozycji Sharpa. Najtańszej, czyli takiej, która nie będzie miała na przykład systemu parowego, ale będzie miała także program czyszczenia, który dostał certyfikację British Allergy Foundation, więc w jakiś sposób udało się to przy zwykłym, bezparowym czyszczeniu mimo wszystko uzyskać. Pralka ma niemal równy wymiar 60 na 60 cm, gdy chodzi o głębokość i szerokość, 80 parę centymetrów wysokości. Jest to pralka, która ma 9 kg załadunku, 1400 obrotów na minutę, no i klasę energetyczną C, co przy takich wymiarach jest w sumie jakimś sukcesem. Jednak jakby nie patrzeć, przede wszystkim będzie to pralka prostsza. Ma tutaj oczywiście dużo programów, w tym pranie 15-minutowe, ale nie znajdziemy tutaj jakichś wielce skomplikowanych rozwiązań czy możliwości połączenia jej za pomocą aplikacji z naszą suszarką, ale suszarkę możemy dokupić osobno, na przykład w promocji wielorabaty, wtedy jeden z tych sprzętów będzie objęty rabatem 22%, oczywiście chodzi o ten tańszy, więc gdzieś tam być może nawet zaoszczędzicie więcej niż na takiej typowej promocji. Kolejne rozwiązanie jest mniejsze, ma 7 kg załadunku, więc tak prędzej dla pary, ale ma też drzwiczki AdWash, dzięki którym możemy dorzucić jakieś skarpetki czy koszulkę w trakcie prania. Mowa oczywiście o pralce Samsunga z serii WW70AA. Jest to rozwiązanie, no powiedzmy, bardziej budżetowe, więc nie ma tych absolutnie najnowszych technologii, nie połączymy się tutaj na przykład z aplikacją, ale z drugiej strony, czy jest to Wam potrzebne? Bardziej chyba przydadzą się programy z użyciem pary, a te jak najbardziej się tutaj znajdują, także są certyfikowane przez British Allergy Foundation i także pozwalają efektywnie oczyścić ubranie z alergenów, co gdybym nie był chory, pewnie bardzo by mi się przydało, bo jednak katar alergiczny jest dokuczający. Nasz smartfon wykorzystamy do zdiagnozowania tej pralki i będziemy mogli sprawdzić jeszcze przed oddaniem do serwisu, co tak naprawdę się w niej zepsuło. Jest to sprzęt nie najbardziej ekologiczny, ma klasę energetyczną D, jest to sprzęt, który też nie wyróżnia się jakoś szczególnie pod względem dedykowanych programów czy inteligentnych funkcji. Takie sprzęty także możecie znaleźć w tekście, który jest na stronie wideotesty.pl i on pojawia się wcześniej niż wideo, więc jeżeli chcecie złapać jakąś promocję, która może być szybka, to koniecznie zajrzyjcie tam. A! Nie zapomnijcie o 200-złotowym cashbacku, który obowiązuje właśnie na tę pralkę, tylko będziecie musieli napisać opinię w internecie i podzielić się tam pewnymi danymi dotyczącymi tej pralki, m.in. tabliczką znamionową, więc zróbcie zdjęcie zanim ją ustawicie, bo potem może być problematycznie. Wracamy do pralek o dużym załadunku. 9 kg zmieścimy do pralki o głębokości 50 cm i szerokości prawie 60 cm. Jest to konkretnie rozwiązanie Haier iPro serii 5. Jest to rozwiązanie z wieloma inteligentnymi funkcjami. Mamy właśnie aplikację mobilną, dzięki której możemy ustawiać to pranie, ale także i dowiadywać się co nieco o tym, jakie pranie ze sobą łączyć, po prostu korzystać ze wskazówek. Oprócz tego możemy oczywiście za pomocą tej aplikacji zdiagnozować pralkę. Do tego dochodzą też funkcje inteligentne w samej pralce, jak na przykład możliwość skrócenia praktycznie każdego programu. Chodzi o to, że eliminujemy jakieś etapy albo po prostu skracamy je, oczywiście licząc się z tym, że pranie może wyglądać nieco mniej korzystnie. Tutaj para działa nie tylko do programu antyalergicznego, ale także do zmniejszania zagnieceń, więc jeżeli nie lubicie prasować, to program parowy na pewno tu się Wam przyda. Pralkę Haiera wyróżniają duże drzwi, fajny design, przynajmniej moim zdaniem, i też poduszki, które znajdują się w bębnie, pozwalają temu ubraniu lepiej się przemieszać, tak by ten detergent na ubraniach nie zostawał. No i to są wszystko bajery, ale pralkę możecie dorwać za mniej niż 2000 zł, co myślę jest dobrą okazją, no chyba że chcecie mieć w tej cenie pralko-suszarkę. To jest także rozwiązanie od Samsunga. I to rozwiązanie z gatunku Slim, bo o głębokości zaledwie 46 cm, co jest dobrym rezultatem, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że w przypadku prania możemy załadować nawet 8 kg wsadu, w przypadku suszenia ledwie 5 kg, ale to jest kompromis, który praktycznie zawsze zdarza się w pralkosuszarkach, zwłaszcza w tak niskiej cenie. Oczywiście jest to suszarka kondensacyjna, więc też pozbywamy się wszelkich problemów z oddawaniem tych wszystkich rzeczy, które
no, zostają po prostu po suszeniu ubrań. Jeśli chodzi o to, jak to wszystko działa, no to mamy tutaj standardowe rozwiązania Samsunga, takie jak EcoBubble, czyli inteligentna emisja piany, która ma sprawić, że te programy będą krótsze i nie będą potrzebowały tak dużej temperatury. No i mamy tutaj też tak naprawdę wszystkie funkcje Samsunga, poza właśnie charakterystycznymi drzwiczkami AdWash, no bo w suszarkach raczej trudno by było je dodać, no i można się wtedy raczej poparzyć. Tak czy inaczej, jest to sprzęt, który za 2000 zł łączy dużo funkcji i myślę, że dla wielu osób to będzie bardzo przydatne. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że jeśli mamy lekki wsad, to możemy go wyprać i wysuszyć w mniej niż godzinę. Wszystkie wymienione dzisiaj sprzęty biorą udział w akcji Wielorabaty, dzięki której zaoszczędzicie na najtańszym sprzęcie pod warunkiem, że weźmiecie kilka oznaczonych właśnie tą promocją. No i możecie zyskać 22% rabatu na drugiej najtańszej rzeczy, 44% rabatu na trzeciej najtańszej rzeczy, 77% rabatu na czwartej najtańszej rzeczy, a piątą najtańszą dorwiecie za 1% jej pierwotnej ceny. Więc jakbyście chcieli kupić 5 takich pralek za 2000 zł, no to jedna z nich byłaby tak naprawdę za 20 zł zamiast 2000. Chyba brzmi to atrakcyjnie. Oczywiście zakładam, że nie będziecie chcieli kupić 5 pralek jednocześnie, ale czasem i tacy zdarzają się wariaci, więc jeżeli szukacie czegoś konkretnego, to dajcie znać w komentarzach, a my poszukamy tego przy okazji następnego materiału. Na razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!